Dowiesz się w LOT o bagażu podręcznym. Każdy z nas, wybierając się w podróż, chciałby spakować wszystko, co może okazać się potrzebne. Niestety samolot ma ograniczoną przestrzeń bagażową. Dlatego rodzina Ani i Tomka starannie planuje, jak spakuje swój bagaż podręczny, tak aby nie przekroczył określonej wagi i rozmiarów. Pakują do niego te rzeczy, które przydadzą się podczas lotu, oraz takie, które można przewozić tylko w bagażu podręcznym, między innymi pieniądze, dokumenty i urządzenia elektroniczne, kamery, aparaty, laptopy, zapasowe baterie i powerbanki. Ania spakowała też przekąski i pusty bidon, który napełni wodą na lotnisku po odprawie. Aby nie ponosić dodatkowych kosztów, Tomek jeszcze raz sprawdził, czy jego bagaż pasuje do specjalnego fittera. Poza walizką podręczną, na pokład możesz zabrać również małą torebkę lub laptop. A jeżeli podróżujesz z małym dzieckiem, składany wózek lub fotelik samochodowy. Są też przedmioty, których nie wolno przewozić w bagażu podręcznym. Między innymi materiały wybuchowe i łatwopalne, przedmioty niebezpieczne, narzędzia robocze. Płyny powinny być przewożone w pojemnikach do 100 ml i mieścić się w plastikowej torebce strunowej nie przekraczającej pojemności 1 litra. Wyjątkiem jest pokarm dla dziecka. Na lotnisku podczas kontroli połóż na taśmie wszystkie urządzenia elektroniczne, tak aby były łatwo dostępne. W samolocie bagaż podręczny umieszczamy na górnej półce nad siedzeniem lub pod fotelem przed tobą, gdzie łatwo do niego sięgnąć. Rodzina Ani i Tomka jest już na swoich miejscach. Ich bagaże również. Teraz mogą cieszyć się lotem. Do zobaczenia!